Combine Fendt 5185E, ten, z którego wymontowaliśmy i naprawiamy silnik. No bo to niestety nie tylko sam silnik, ale jeszcze tam jakieś inne rzeczy przy okazji. Te zużycie tutaj powstaje najczęściej w wyniku, gdy się pracuje kombajnem z przypalonym bębnem, z przypalonym pasem. Witam serdecznie z warsztatu, a właściwie sprzed warsztatu, pod wiaty warsztatu kombajnowego firmy Korbanek w Tarłonie pod Górnem. Combine Fendt 5185E, ten, z którego wymontowaliśmy i naprawiamy silnik. Tutaj przy okazji, jak klient był zobaczyć uszkodzenie silnika, też ustaliliśmy pewne rzeczy przy kombajnie, które należy zrobić. No bo to niestety nie tylko sam silnik, ale jeszcze tam jakieś inne rzeczy przy okazji. Tak jak tutaj widać, gdzieś tutaj wyciek jest oleju w okolicach układu pomp. Tutaj jest pompa hydrostatyczna. To będzie później do góry, to może będzie troszeczkę więcej widać. Pompa od układu hydrostatycznego, pompy hydrauliki roboczej. No i tutaj widać, że dosyć tego oleju jednak się gdzieś mocno wydostaje. To rzecz dostała do zrobienia. Mamy do usunięcia tam wyciek z przekładni skrzyni biegów, akurat w miejscu tam, gdzie jest wał, na którym jest zasadzony bęben hamulca postojowego. Być może gdzieś tam też to może ten pierścień jest narażony też na działanie jakiejś wyższej temperatury, jeżeli się zapomni na przykład o hamulcu ręcznym, gdzieś się zatnie, czasami ten bęben się troszeczkę nagrzeje, temperatura idzie po wale, no i czasami być może ten pierścień też nie wytrzymuje różnej temperatury. Tutaj nie wyglądało tak tragicznie, natomiast no było to troszeczkę tam ten pierścień, no nie uszczelniał, nie ciekło mocno, ale powiedzmy jakaś tam plamka była. No i też przy okazji tutaj klient prosi, żeby sprawdzić wariator, a właściwie to fachowa nazwa, przekładnie bezstopniowo napędu bębna, to już jest zdemontowana. Pas, no i przekładnie leży tutaj, ponieważ tam gdzieś jest jakiś minimalny luz. No a ten luz to niestety jest dosyć duży. No i tutaj mamy, o, widać. Luz tutaj na tulejkach to była jedna rzecz i to by było pół biedy, natomiast jest luz tutaj na tych stworzniach prowadzących, to powinno być też na zero, natomiast no tutaj wytrzaskało. To też te zużycie tutaj powstaje najczęściej w wyniku, gdy się pracuje kombajnem z przypalonym bębnem, z przypalonym pasem tej przekładni bezstopniowej. No i później to zaczyna tutaj pukać, aż tak się wypukało, jak się wypukało. Inna rzecz, że tutaj, no i teraz tak, smarować przekładnie, trzeba smarować przekładnie. Trzeba uważać, żeby za dużo tego smaru nie naładować. No bo jak się naładuje za dużo smaru, to wtedy mamy poślizg pasa, tutaj tego od przekładni bezstopniowej. Ale jeżeli znowu zbyt oszczędnie będziemy smarować tą przekładnię, no to wtedy dochodzi do zużycia tulejek. Tutaj są tuleje w środku, no i one były niby smarowane. Natomiast w tych tulejach faktycznie też było dosyć sucho, albo właściwie bardzo sucho. Jakby tu zdejmę może ten talerz, to będzie widać. No i tu widać, że to kurczę sucho. Są suchoty, nie? Jak są suchoty, no to niestety no jest efekt jaki jest. Tu mamy kanał do smarowania. Smarujemy tutaj przez ten tutaj smarowniczek. Smar powinien wyjść tam na stronę poprzez ten otworek i na tuleje i powinno być smarowane to. Natomiast no tutaj to tego smaru za dużo też nie było. No i, no i się tutaj te tuleje tutaj niestety wypracowały. Luz w tym miejscu, lekko przypalony pas, a wtedy też dosyć łatwo przypalić pas, jeżeli tu jest luz. Więc no, wybiło nam tutaj otwory. No teraz powinno. Producent przewiduje niestety wymianę wszystkich elementów, czyli mamy tutaj ten element uszkodzony. Stworznie akurat bardziej twarde
okazały się od tej tarczy, więc słożnie są ok. Gdyby chciał słożnie wymienić, niestety samo słożnie kupić nie idzie, no bo są elementem, są wciśnięte na gorąco do drugiego koła, drugiej części koła tego pasowego. Zobaczymy, spróbujemy teraz troszeczkę rozwiercić te otwory, wstawić tulejki, tak żeby ten luz skasować, żeby no luzu nie było, to powinno być tutaj na ciasno, a to jednak i to też troszeczkę na tym popracowało, jak widać tutaj te rdzawe nacieki, to że to nie stało się nagle, tylko przez jakiś tam okres eksploatacji, no i to się pogłębiało, no w końcu by gdzieś tam się to zwaliło, a z tego co klient mówił, no to chyba w tym sezonie dwa pasy, że powiem, ten wariator zjadł. Pas też tani nie jest, plus przestój, to się robią potem też niepotrzebne koszty, związane właśnie głównie z przestojem. Jeszcze jeden element, o którym klienci często zapominają o smarowania. Tutaj mamy półosie. Napędu to jest półoś, która wychodzi ze skrzyni biegów i jest przekazywany napęd do zwolnicy. Na tej półosi, tak jak widać, tutaj są tuleje i też ten smarownik, a raczej za często smarowany nie był. Później niestety zużywają się frezy, dochodzi sami do zerwania. O. Tam mamy tym właśnie zdjętą pokrywę, nie wiem, widać ciemno troszeczkę, nie chcę mówić brzydko jak. Tam gdzie jest ten bęben hamulca ręcznego. No i tu mamy też następną tuleję, która jest przy tarczy hamulcowej. Bo, no, przepraszam, widać, to już jest nowszy model. Starszy był bęben, tutaj jest też na ręcznym jest tarcz hamulcowa. I tu jest zacisk od hamulca ręcznego. No i czasami jak się zdarzy, że on nie do końca odbije, troszeczkę to się grzeje i ten pierścień się tam może przez to też robić twardy, no jak się zrobi twardy pierścień, to wiadomo, że on już nie uszczelni, no i wyciek gotowy. Ale na tych tulejach też tutaj, bo tak przy okazji, bo czasami mówię, dużo ludzi zapomina, dochodzi później do przedwczesnego zżycia się wielofrezu, no i przestaje przypadkiem kombajn jechać, czyli wszystko chodzi, a przekładnia chodzi, natomiast zwolnica już napędu. Wystarczy, że się jedna zepsuje, zwolnica i zostaje napędu, no i maszyna stoi. Dosyć łatwo jest to do wytestowania nawet, jaki jest problem, bo wystarczyłoby w takim wypadku, jeżeli ten kombajn ma hamulce rozłączane, raz wcisnąć lewy, raz wcisnąć prawy i jeżeli po wciśnięciu lewego hamulca kombajn zaczyna jechać, to znaczy, że brak przeniesienia napędu na lewą zwolnicę. Jeżeli po wciśnięciu prawego hamulca kombajn pojedzie, to znaczy się, że brak napędu jest na prawą zwolnicę, no, wtedy zablokujemy tą półośkę wychodzącą z przekładni, no i tymczasem tak jakbyśmy załączyli blokadę, no kombajn ruszy. Chyba że jest pech taki, że obydwie strony, no to wtedy dosyć ciężko by w tym sposobem tutaj stwierdzić, co jest powodem niesprawności. Tu widzimy, tak jak powinno być, tutaj jest naklejka z ilością czynnika chłodzącego i rodzaju czynnik chłodzący. Tutaj mamy zawory serwisowe do napełnienia układu klimatyzacji. Tutaj nie trzeba do góry tam nigdzie chodzić. Tu dosyć ładnie podręcze, to faktycznie tutaj przemyślane, że do obsługi serwisowej mamy nisko w niektórych kombajnach sprężarka przy silniku, zawory serwisowe przy silniku. Wtedy urządzenie do napełniania układów klimatyzacji, no musi mieć albo długie przewody, no albo jak to się gniazdko łatwiej ratują, ładowarka teleskopowa, paleta i maszyna do góry, wtedy też to można zrobić, no ale to wiadomo, że wymaga wtedy troszeczkę więcej zachodu. Tutaj fajnie tutaj to pomyśleli, także no plus za obsługę, jeżeli znaczy za udogodnienie dla obsługi serwisowej maszyny. Wyciek, nie mamy tutaj pokrywki chyba, gdzieś tu miał tą pokrywkę kolega, tam gdzie jest ten pierwszy uszczelniający, jeżeli chodzi o tą właśnie skrzynię biegów przy wejściu do wyjściu, wałka napędu, tam się coś dzieje, ściągają w łopatce osłony, bo kombajn wyprowadziliśmy z tej myjni, tam gdzie stał wcześniej, jak wyciągaliśmy silnik. No bo miejsce jest potrzebne do szybkiego maszyny na targi, na agroshow, jest potrzebne miejsce na myjni,
kombajn często stoi przed warsztatem, bo troszeczkę ciasto się w warsztacie zrobiło i no a myjnia jest potrzebna, żeby tą właśnie maszynę umyć. No a tam są takie dosyć luźne elementy typu osłona, a gdyby przypadkiem wiatr, to może nam uszkodzi tego, co podjechali teraz ładowarką. No i tam tą osłonę kombajn trzeba zabezpieczyć, bo parę dni ten kombajn postoi. No a różnie to z pogodą bywa i żeby doszło, nie doszło do jakiejś tej nieszczęścia, bo to się może komuś na głowę spać, albo no, też do uszkodzenia elementu, no to jest, trzeba to też zabezpieczyć, żeby tu takich sytuacji dziwnych nie było. No bo w tym miejscu, gdzie stoimy pod tą wiatrą, czasami są dosyć silne podmuchy wiatru i potem mogłoby to się faktycznie skończyć różnie, więc lepiej to zabezpieczyć.